Rutkowski! Najbardziej wyczekiwany rewanż 2020 roku w polskim MMA. Konfrontacja dwóch najlepszych zawodników w Polsce w kategorii piórkowej. Chcę być najlepszy nie tylko dwóch, ale i wszystkich polskich federacji. Niech się cieszy ze swojej korony, dopóki mu jej nie zdajemy. Ta walka jest niczym dobra szkocka whisky. Im dłużej dojrzewa i czeka się na jej skonsumowanie, tym lepiej smakuje i można się nią delektować. Jest freakiem i będzie cały czas tym freakiem. Będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał. Ta walka wyjaśni, kto jest prawdziwym podrabiańcem i przebierańcem. Trypson to zawodnik, którego nazwisko elektryzuje wszystkich fanów sportów walki w naszym kraju. Łukasz Borowski nie ma jednak przed nim żadnego respektu i zapowiada, że odeśle go na sportową emeryturę. W przeszłości bardzo imponowały mi jego walki, ale teraz przyszedł moment, żeby go pokonać. Będzie wszechstronna, dobra walka, po prostu MMA. Starcie na szczycie wagi półciężkiej, Kowalski kontra Wójcik. Jako fan polskiego MMA jaram się tym pojedynkiem. Oczekuję w klatce wojny, dużo wymian, dużo ciosów. Mam nadzieję, że mój przeciwnik mi to da. Który z wojowników zdobędzie tytuł mistrzowski FEN w kategorii koguciej? Wejdź na stronę fenmma.tv i przeżyj ogromne emocje razem z nami.